Mamy tutaj prostokąt i jest powiedziane, że długość odcinka AB jest równa 1. Mamy to tutaj zapisane. AB równa się 1. Wiemy także, że BE i BD dzielą kąt ABC na trzy równe części, więc BE i BD dzielą kąt ABC na trzy równe części. To znaczy, że ten kąt jest równy temu kątowi i jest równy temu kątowi. Naszym zadaniem jest podać obwód trójkąta BED, trójkąta BED, czyli tego środkowego trójkąta z naszego prostokąta. Na początku wydaje się, że jest to dość trudne zadanie, bo możecie zapytać, jaka jest szerokość tego prostokąta. Jak mam zacząć, skoro mam podany tylko jeden bok? Ale w rzeczywistości podają nam tutaj dużo informacji. Wiemy, że to jest prostokąt. Mamy cztery boki, mamy cztery kąty. Boki są do siebie równoległe, a kąty mają 90 stopni. A więc jest to więcej informacji niż potrzeba, żeby z całą pewnością stwierdzić, że to jest prostokąt. Wiemy na pewno, że przeciwległe boki tego prostokąta mają jednakową długość, więc jeśli ten bok ma jeden, to ten bok tutaj również ma jeden. Kolejną rzeczą, którą wiemy, to to, że ten kąt jest podzielony na trzy, więc znamy miarę tego kąta. To był kąt prosty, więc jeśli podzielimy go na trzy równe części, wiemy, że ten kąt tutaj ma 30 stopni, ten kąt tutaj ma 30 stopni i ten kąt tutaj ma 30 stopni. I teraz widzimy, że mamy do czynienia z trójkątem o kątach 30, 60, 90 stopni. Tutaj mamy 30, tutaj mamy 90, więc ten trzeci kąt musi mieć 60 stopni, a więc ten kąt musi mieć 60 stopni. Ten trójkąt tutaj

Możemy także znaleźć wymiary tego trójkąta, mimo że nie będzie to trójkąt prostokątny, ale wiedząc to, co wiemy o trójkątach o kątach 30, 60, 90 stopni, jeśli mamy podany jeden z boków, to możemy obliczyć wartości pozostałych. Na przykład tutaj mamy podany krótszy bok, bok leżący naprzeciwko kąta 30 stopni. Jeżeli bok naprzeciwko kąta 30 stopni jest równy 1, wtedy bok naprzeciwko kąta 60 stopni będzie równy pierwiastek z 3 razy ten bok. Zatem ta długość tutaj wynosi pierwiastek z 3. W ten sposób obliczyliśmy długość całej podstawy tego prostokąta. Właśnie wykorzystaliśmy naszą wiedzę na temat trójkątów o kątach 30, 60, 90 stopni. Jeżeli to, w jaki sposób to zrobiłem, było dla Ciebie tajemnicze, zachęcam do obejrzenia filmu na ten temat. Wiemy, że trójkąty o kątach 30, 60, 90 stopni. Trójkąty o kątach 30, 60, 90, ich boki zachowują stosunek 1 do pierwiastek z 3 do 2. Zatem to jest 1, bok naprzeciwko kąta 30 stopni, to będzie pierwiastek z 3 razy to, a przeciwprostokątna będzie 2 razy dłuższa. A więc ta długość tutaj będzie 2 razy większa niż długość tego boku, 2 razy 1 to 2. Ciekawe, prawda? Zobaczmy, czy możemy zrobić coś podobnego tutaj. W tym przypadku bok 1 nie jest naprzeciwko kąta 30 stopni, ale naprzeciwko kąta 60 stopni. To bok naprzeciwko kąta 60 stopni. Więc po raz kolejny, jeśli pomnożymy ten bok razy pierwiastek z 3, powinniśmy otrzymać ten bok tutaj. To jest bok naprzeciwko kąta 60 stopni. Pamiętajcie, to 1 to bok naprzeciwko kąta 60 stopni. A więc to będzie musiało być 1 przez pierwiastek z 3. Zapiszę to 1 przez pierwiastek z 3. Mogę to obliczyć, ponieważ niezależnie od tego, jaką długość ma ten bok, jeżeli pomnożę go przez pierwiastek z 3, powinienem otrzymać długość tego boku. Długość boku naprzeciwko kąta 60 stopni, bok naprzeciwko kąta 60 stopni, lub jeśli wezmę bok naprzeciwko kąta 60 stopni i podzielę go przez pierwiastek z 3, Powinienem otrzymać najkrótszy bok bok naprzeciwko kąta 30 stopni. Więc jeśli zacznę od boku naprzeciwko kąta 60 stopni i podzielę go przez pierwiastek z 3, otrzymam właśnie to. A przeciwprostokątna zawsze będzie dwa razy dłuższa od boku naprzeciwko kąta 30 stopni. Zatem to jest bok naprzeciwko kąta 30 stopni, a przeciwprostokątna jest zawsze dwa razy dłuższa. Zatem to jest bok naprzeciwko kąta 30 stopni a przeciwprostokątna będzie dwa razy dłuższa, to będzie 2 przez pierwiastek z 3. Idzie nam całkiem nieźle. Teraz musimy znaleźć obwód tego wewnętrznego trójkąta. Już wiemy, że jeden bok ma długość 2, drugi ma długość 2 przez pierwiastek z 3, zatem pozostało nam wyliczyć długość odcinka ED. Możemy to zrobić, wiedząc, że AD jest równe BC. Wiemy, że cała ta długość to pierwiastek z 3. Jeżeli cała ta długość to pierwiastek z 3, a ten kawałek AE to 1 przez pierwiastek z 3, więc ten kawałek tutaj, ED, to będzie pierwiastek z 3 minus 1 przez pierwiastek z 3. Ta długość minus ta długość. Teraz obliczenie obwodu jest już proste. Wystarczy, że dodamy do siebie te wartości i że je uprościmy. Więc to będzie Zapiszę, że obwód trójkąta BED równa się. Równa się 2 przez pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 3 minus 1 przez pierwiastek z 3. Minus 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. I teraz wszystko sprowadza się do uproszczenia tych pierwiastków. Możecie wziąć też kalkulator i obliczyć to w przybliżeniu. Zobaczmy, mamy 2 przez pierwiastek z3 minus 1 przez pierwiastek z3, czyli wyjdzie nam 1 przez pierwiastek z3. 2 przez pierwiastek z3 minus 1 przez pierwiastek z3 to 1 przez pierwiastek z3. I dalej mamy plus pierwiastek z3 plus 2. Zobaczmy, mogę usunąć niewymierność z mianownika, jeśli pomnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z3. To da mi pierwiastek z 3 przez 3 plus pierwiastek z 3, który można przepisać w ten sposób. 3 pierwiastek z 3 przez 3, pomnożyłem to po prostu razy 3 plus 2. To daje nam, więc pierwiastek z 3 plus 3 pierwiastek z 3 i wszystko to przez 3 daje nam 4 pierwiastek z 3 przez 3 plus 2. Możecie też dwa przesunąć na początek. Niektórzy wolą zapisywać część wymierną przed częścią niewymierną. To już koniec. Obliczyliśmy obwód wewnętrznego trójkąta BED.